Cześć, witajcie w trzecim odcinku z serii FIFA 11 Kariera Menadżera Real Madryt. W poprzednim odcinku doszliśmy do 17 kwietnia 2011 roku. No i oczywiście dzisiaj skończymy sezon. Nasz pierwszy sezon w roli trenera Realu Madryt. Jesteśmy obecnie na drugim miejscu, tylko punkt za Barceloną, ale oczywiście mamy jeden mecz więcej rozegrany. Ale to i tak dalej jest 10, jakieś 9 kolejek. Dla nas 9, dla Barcelony 10, jeśli dobrze liczę. Więc jeszcze jest sporo czasu, żeby powalczyć oczywiście. Choć nie myślę szczerze, bo w tym sezonie jednak wydaje mi się, że Barcelona zaczyna lepiej. Ale nasi zawodnicy, tak jak właśnie tu możecie zobaczyć, po prostu się rozwijają. Na przykład Ramos się rozwijał 2, Higuain, Ronaldo, Kaka, Di Maria i reszta tych zawodników się rozwinęli po jeden. Naprawdę super, że się wszyscy rozwijają. No są oczywiście zawodnicy, którzy się o nic nie rozwinęli jeszcze, ale o to się jakoś nie martwię. Cieszą mnie właśnie przy tym zawodnica Gramos, która już dwa razy, już dwie rzeczy, aby można to powiedzieć, rozwinął, więc to mnie naprawdę mega cieszy. Dobra, no i w sumie możemy zaczynać, jeśli się nie mylę. Tak, nic tu chyba więcej nie mamy. Mamy teraz rywala Hetafe, trzecie drużyna w tabeli, więc no będzie ciężko tam naprawdę, bądźmy szczerzy. Nie dziwiłbym się, abyśmy zremisowali. Lub też, no oczywiście jest opcja porażki, wiadomo. Barcelona wygrywa. My wygrywam też. Pięknie, o to chodzi. Dobra, match facts. I znowu nagrałem dzisiaj na nie bez kontrolera, bo nie wiem naprawdę o co chodziło, ale dzisiaj. Jak tylko włączałem kontroler, jak nagrywałem, nie było słychać mikrofonu. Nie mam naprawdę pojęcia, o co chodziło. Wyłączałem, słychać było spokojnie mikrofon, jak odsłuchiwałem nagrania, więc no nie wiem, naprawdę. Jakoś może następne nagranie już to naprawię, bo no nie wiem, o co chodzi, naprawdę. Mega to frustrujące jest, bo naprawdę na padzie mi się dużo lepiej gra. No a najważniejsze, że mam, no że po prostu zrobię ten i tak film i wrzucę oczywiście wam. Dobra, no to jak wygrywam, to świetnie, choć Barcelona też wygrywa, co oczywiście dalej oznacza, że dalej mamy punkt straty, a Barcelona dalej ma kolejkę mniej. Następnym naszym rywalem Malaga. Malaga, no to też nie jest taki łatwy rywal. A jeszcze tak póki pamiętam, czy nie ma jakichś zawodników na ławie, których dałem pod koniec poprzedniego odcinka, bo byli kontuzjowani czy coś? Nie, wszystko jest dobrze, tak, super. W poprzednim oczywiście odcinku też zmieniliśmy formację i gramy, no mi się też lepiej, choć też pewnie dużo dało to, że po prostu zawodnicy się rozwinęli. No i następny mecz z Malagą możemy zaczynać. Barcelona remisuje. Jest, wygrywamy, o to chodzi. I teraz tylko najpierw wspomnieć Higuain z dubletem. Higuain z dubletem i Kaka z bramką. Świetnie. O to chodzi. To są bardzo, bardzo dobre wiadomości. Jesteśmy na pierwszym miejscu, tak jak tu piszę, ale Barcelona dalej ma tą kolejkę mniej. Więc mamy punkt przewagi, ale Barcelona ma kolejkę mniej. No więc jeszcze spokojnie. Musimy jeszcze raz się pomylić. A my, jeśli będziemy wygrywać wszystko już, to wystarczy, że się Barca raz pomyli. Raz przynajmniej przez zremisuje. Gramy teraz z Almerią. Tak, ostatnia drużyna w tabeli. Teraz Barca się oczywiście nie myli, dwa z rzędu się nie pomyli. I my też się nie mylimy. Świetnie. Taki mecz nie możemy się mylić. Higuain, Ronaldo i Kaka. Super. Chyba Kaka będzie naszym najlepszym strzelcem, bo naprawdę dużo strzela cały czas. Choć pewny nie mogę być, bo nie wiem, obecnie. Sprawdzimy na sam koniec. A w sumie mam zawsze patrzeć, jak się zawodnicy rozwijają pod koniec tego. Znaczy na początku każdego miesiąca. Dobra, ale tylko będę patrzył, czy ktoś. Bo praktycznie wszyscy ci, co. Ważniejsi, to prawie wszyscy ważniejsi mają już ten jeden, tak? No, Zil tylko i ta nasza obrona i Benzema. No, prawie wszyscy ważniejsi mają już o jedną obronę przynajmniej więcej. No to spoko, dobra. Gram teraz Atletico. Jakby to było normalne, jakby to były te czasy obecne, to byłoby to mega ciężkie spotkanie, ale tu jeszcze Atletico nie było tak dobrą drużyną. I jest siódme w tabeli, ale i tak lekceważyć ich nie będę i wiem, że to będzie pewnie ciężkie spotkanie. Barcelona wygrywa.
czyli nam by się naprawdę przydało wygrać. Jest zwycięstwo, łatwe bardzo zwycięstwo, 4 do 0. Ronaldo, Essien, Higuain i Essien. Essien dwie bramki, ja naprawdę dawno nie widziałem go, żeby strzelał, a tu akurat już aż dwie. Chyba się wyrównały kolejki, bo jestem na drugim miejscu. Tak, to dobrze. Mamy już chyba też zapewnione, albo jeszcze nie. No chyba zapewnione już mamy na drugie miejsce, ale to nas teraz nie obchodzi. Bym tak powiedział, no bo jednak, tak jak mówiłem, myślałem, że nie będziemy walczyć, ale jednak jeśli już się włączyliśmy w tą walkę, to już mam nadzieję, że zostaniemy w niej jak najdłużej oczywiście. I możemy zacząć spotkanie z Herkulesem. Barcelona wygrywa ledwo co, ale udaje mi się niestety wygrać. 6-0 wygrywa masz. Pogrom, kompletny pogrom. Albiol, Ronaldo, Alonso, Higuain i Benzema. Świetnie. Wszyscy sobie postrzelali. I mamy ważne zwycięstwo. My już się nie możemy pomylić, to naprawdę. Jedna pomyłka, już jestem pewny, że nie wygramy, bo już zostałam tylko 4 kolejki, więc nie możemy się mylić, jeśli chcemy. Choć teraz nie mamy takich trudnych rywali, tylko mi się wydaje, że Sevilla może być trudna. 9 Espanyol. To też może nie będzie takie łatwe spotkanie, bo 9 drużyna to nie jest słaba drużyna. Transfer już się zaczęła, ale my nie mamy niestety na pensję, żeby kupić kogoś. Barcelona wygrywa znowu. No to my musimy wygrać. I wygrywamy. Pięknie. Kto strzał? Ronaldo, Higuain, Albiol drugi raz z rzędu i Benzema drugi raz z rzędu. Świetnie. Benzema dobrze, żeby z ławki strzał. Aha, zaczynałem się okienko i to ten taki magazyn jakby. Nagłówek taki o nas. No dobra, Majorka teraz. Wszystko już nie ma szans, tak, nie ma szans, że nawet już Villarreal wyprzedził Getafe. Dobra. Początek czerwca, więc sprawdźmy, czy ktoś nie rozwinął się aż o dwa już, oprócz Ramosa? Nie. No dobra, ale i tak nieważne. Mam więcej zawodników, przynajmniej którzy mają przynajmniej jeden. No, są chyba na coś nowi, jeśli się nie mylę. Ale dalej wielu świetnych zawodników nie rozwinął się o nic. No dobra. Gramy teraz, tak jak mówiłem, z Majorką. 10 miejsce w tabeli. No czyli to tak, to naprawdę też nie będzie mega łatwy rywal. A Bidal przechodzi do Bayernu, ale to już chyba było, to mi się wydaje. Czy nie? To mi się wydaje, że było, on już przechodził do Bayernu. Porażka 1-0. No to w taki sposób niestety nie wygramy już ligi. Szkoda mega naprawdę, bo byliśmy na mega fali, ale ostatecznie no nie tym razem. Niestety nie w tym roku nie wygramy ligi. Szkoda trochę naprawdę, bo Dali mi naprawdę nadzieję. Ale niestety się nie udało. No tu wygrywamy oczywiście. Ale Barcelona przegrywa. Aha, czyli... no niezbyt się podoba zarządowi wszystko. Świetnie, naprawdę. Wystarczył z Majorką remis. Remis wystarczył. A tak to dwoma punktami tracimy. Tracimy dwa punkty do Barcelony. Mega to boli, bo... No bo to było dziwne, że jednak nie wygraliśmy tego meczu z Majorką. Albo przynajmniej remis, że nie był. Dziwne. Choć nawet remis naprawdę by tam i tak nic sam nie dał. My wygrywamy ostatecznie spotkanie nasze. Barcelona niestety też. Skończymy na drugim miejscu. I boję się o swoje miejsce, szczerze. Czy mnie czasem nie... Messi najwięcej bramek strzela, dla nas najwięcej strzelił. O, ostatecznie Ronaldo strzelił. Jeszcze 6 asyst zdobył. Kaka 14 bramek, 9 asyst. Świetny sezon. Betis, Tenerife i Valladolid awansują, a spada Athletic. Bilbao chyba to jest. Levante i Almeria. Mistrz oczywiście Barcelona. My jesteśmy wicemistrzami. I teraz chyba będzie stało, co mi się wydaje, tak, my się zakwalifikujemy do jakby Ligi Mistrzów z Barceloną, Getafe i Villarrealem, a Malaga do jakby Ligi Europy. Drużyna sezonu, Casillas, Pepe, Marcelo, Alonso, Ronaldo, Di Maria. Jeśli dobrze liczę, to jest 6 zawodników. 6 zawodników naszych w podstawowej jedenastce, najlepszym zawodnikiem sezonu Casillas i najlepszym młodym zawodnikiem sezonu Ozil. No naprawdę to są świetne. Co my tutaj. Aha, wraca. Dobra.
Tak, znaczy odnowimy kontrakt z Dudkiem i żonim. Aha, możemy zostać. Jest, udało mi się. Dostałem ofertę pracy w Realu. Bo mogliby, bo mamy jeszcze w Macclesfield i UC Dublin, ale my oczywiście zostajemy w Realu. Świetnie. Naprawdę się trochę bałem o to, ale udałam się. Przydałoby się na pewno jakiś zrobić może transfer. Weźmiemy. Ciężka decyzja trochę. Tutaj dostajemy dość dużo, a my nie potrzebujemy tam naprawdę signing bonus. No nie potrzebujemy taka prawda. Bo mamy i tak wystarczająco dużo pieniędzy, bym powiedział. Więc tam naprawdę milion nas nie zbawi. A o tu jest prawie 200 tysięcy więcej mamy za mecz, za zwycięstwo. A dużo będziemy grać, przecież 38 kolejek, puchar, Channel 5 News, tak się nazywa, czy jakaś stacja telewizyjna zakładam, będzie naszym sponsorem głównym. Fajnie, naprawdę. Fajnie, że po pierwsze, że zostaliśmy i że po prostu jest to jakby puchary europejskie. Czyli bo oczywiście oficjalnie skończymy tą serię, jeśli wygramy. Tu się nie wiem, jak to nazywa, no ale odnośnik Ligi Mistrzów, oczywiście. Mamy świetny skład. Widać to było po tym, że połowa drużyny sezonu, no praktycznie więcej niż połowa, bo jest 11 zawodników, a 6 było naszych. No to pokażę, jak mamy mocną jedenastkę. Jeśli jeszcze bardziej umocnimy, to mam nadzieję, znaczy, no nie wiem, czy będziemy umacniać. Zobaczymy naprawdę, czy jest sens, czy nie. No, 80 milionów mamy dużo na pensję, w końcu mamy dużo bardzo na pensję. I tak, najsłabszym naszym zawodnikiem jest Marcelo. Tylko tak, Marcelo, ile on ma lat? Arbeloa ma 28, a Marcelo ma 23. Taka jest różnica. I ja bym Arbeloa jednak sprzedał. Jednak bym Arbeloa sprzedał. Tak, sprzedałbym go, a i bym też kupił rezerwowego lewego obrońcę Marcelo. Tak, takie coś bym zrobił, a Arbeloa bym kompletnie sprzedał, bo Ramos jest niby prawym obrońcą, ale on jest naszym środkowym obrońcą, a Pablo Gil będzie rezerwowym prawym obrońcą następnego nowego jakby prawego obrońcę, którego ściągniemy. Dobra, no i teraz idziemy na Transfer Market i szukamy oczywiście prawego obrońcy. Poszukajmy po detale oczywiście, byle jaka liga, byle jaki team. Musi mieć przynajmniej 80 overage, to był jakiś upgrade oczywiście. Prawy obrońca, nieważne to. Dobra, czy co my coś prawy obrońcy, czy będziemy. O to Ramos to się nie liczy oczywiście. No Mika Richard, ale to nie jest upgrade. No, z tych nie. Może jeszcze. Aj, kurde, wyszedłem. Bo chciałem. Jeszcze right wing backu poszukamy. Bo na przykład Marcelo jest left wing backiem. Więc dobra. Tutaj oczywiście 80, tak jak zawsze. Right wing back, tak. I tu. Dobra. Będzie ktoś taki czy nie? Mamy Daniego Alvesa, ale Daniego Alvesa nie kupimy. Myślę, że Filip Lam, tak. Filip Lam to jest bardzo dobry pomysł. I Filip Lam zaoferujemy Bayernowi, myślę, 35 milionów. 35 milionów zaoferujemy. A nie jednak, naprawdę nie mamy dużo tych tygodniówki. To się tak mogło wydawać, ale całą praktycznie damy Lamowi. No, całą praktycznie damy Lamowi. A nie damy jednak. Jednak mi się pomyliło. Jest dobrze, naprawdę jest dobrze. Ale nie wiem, będziemy musieli mu też troszkę sypnąć, oczywiście. Na 5 lat podpisujemy kontrakcik. I chciałbym, żeby miał przynajmniej około 60% zainteresowania naszym klubem. No dawaj, niech się to idzie, niech to idzie, niech to idzie. 70 może miejmy, żeby. Dobra. To jest dość duża pensja, ja wiem, ale. Ale no, to jest naprawdę, myślę, że możliwe, że brakujący puzzle dla nas. I tak, jeszcze kogo miałem? Lewego obrońcę zastępcę, czyli jakiegoś młodego by się przydało. Żeby ten zawodnik był młody. Dobra, no to też detale. Minimum myślę, że 65 dajmy mu, bo to nie będzie, nie musi być mega dobry ten zawodnik. Chciałbym, żeby był młody.
I dobra, coś takiego. Tu mamy Caneira, Dvornik, Aurenteksa, Kołodziejczak, Sowoach. Ten jest, nie wiem czemu, pomimo że młody, ma najlepsze obrazy z nich wszystkich, jest najtańszy. Ale mnie to szczerze nie obchodzi, bo oczywiście to tym lepiej dla nas. Zaoferujemy im 3 miliony, bo to jest młody talent, więc będzie na pewno drogi. 3 miliony, myślę, że to będzie spoko oferta dla Nacionalu. To jest chyba... Nacional to mi się wydaje, że jest to drużyna w lidze portugalskiej, która gra. Pewny nie jestem. Nie mogę powiedzieć, że jestem pewny, ale mi się wydaje, że Nacionalu oni... że Nacional znaczy jest w lidze portugalskiej. Choć to też jest taka drużyna, co ma nazwę taką, że mogło to być spokojnie by w hiszpańskiej, argentyńskiej, na przykład drużynie. Znaczy w argentyńskiej, hiszpańskiej lidze. Dobra, i jeszcze musimy jego spełnić kryteria, żeby w miarę był zainteresowany przyjściem do nas. Myślę, że on sam powinien być od razu zainteresowany, bo jednak przejść do Realu, kto nie jest zainteresowany praktycznie? No chyba, że jacyś może kibice Barcelony albo ci, co nie lubią Realu, to by nie byli zainteresowani przyjściem do Realu. Dobra, no to do 70 dobijmy. No może być tak. Na 5 lat podpiszmy, dobra. Myślę, że może będziemy musieli więcej niż 3 miliony dać, ale no zobaczymy. To są jedyne chyba dwa transfery, które chcę zrobić. No bo tak naprawdę, jeśli chodzi o nasz team, ja go w miarę pamiętam, to już szybko coś sobie od razu sprawdzę. Bo tu jest najłatwiej, jak dla mnie, nie tu, tylko w tym jest łatwo sprawdzić. Kasi jest 30 lat, spokojnie jeszcze może zagrać. Arbela właśnie będzie wymieniony. Pepe 28, ale on ma tutaj naprawdę czego zmiennika, na przykład Albiol. Carvalho miałem sprzedać, ale nie mamy. Albo ale w sumie właśnie bym zostawił na Carvalho, bo może to będzie jedyny sezon jeszcze, który będziemy grali. Właśnie jeśli by Pepe na przykład zaczął spadać, to Albiol najwyżej za niego. I następny rok, albo na przykład w następnym roku jakiś nowy obrońca, ale na ten rok na pewno styknie. Marcelo, no myślę, że się rozwinie do przynajmniej 82. Jeszcze tak, Alonso 29 spokojnie, Sinter 28, Kaka 29 spokojnie, można odgrać, najwyżej potem Ozil go zmieni. I kto dalej? Ronaldo wiadomo, jeszcze jest młody, Benzema, Higuain są młodzi. I jeszcze Di Maria jest też mega młody, więc z tych zawodników takich starszych, no to Dudek na rezerwowego bramkarza styknie, a Carvalho właśnie może zostać. No więc wszystko spoko, możemy kontynuować. I gramy pierwszy mecz rezerwowy, nie rezerwowy, tak, ale towarzyski, tak, towarzyski, o to słowo mi chodziło. Czy 0 wygrywamy z Racing Santanderem i udało nam się obydwu zawodników podpisać. Pięknie. I oczywiście przechodzimy. Podpisujemy i podpisujemy. Super, naprawdę super. Cieszę się z tego mega, że udało nam się z Lama za pierwszym razem podpisać. Dobra. I ktoś chce jednego z naszych zawodników. Jest nim Arbeloa do Sportingu. Czemu nie? 9 milionów nam dają, więc możemy tylko życzyć powodzenia Arbelodze. Nie wiem jak się odmienić Arbeloa szczerze. No ale możemy mu życzyć oczywiście powodzenia. Bo to jest, jeśli się nie mylę, taki też zawodnik wychowany w Realu Madryt. Tam mi się wydaje. On jest teraz chyba trenerem, jeśli się nie mylę, Realu Madryt B. Tam mi się wydaje, że on miał być też rezerwą, znaczy nie rezerwą, zastępcą, asystentem trenera miał być chyba Ancelotti, co słyszałem. Ale na, nie, to Raul jest trenerem. Raul jest trenerem Castilli, a on jest też trenerem jakichś chyba zawodników, tam mi się wydaje, może tych młodszych jeszcze. Dobra, widzę, że tu oczywiście mój asystent, którego mam wyłączonego, tak, pomieszał i tak skład. Na prawej obronie oczywiście Lam. No nie spada mu zbytnio overall, więc spoko. Tutaj za Carvalho Ramos. Na lewej obronie Marcelo. Już podstawową obronę mamy. Diarra, tutaj potrzebujemy Kaka. Tak, Kaka. Tak, tylko że oczywiście Kaka jeszcze pójdzie tutaj. Tak. Asien się czuje lepiej. Tu się czuje. A dobra, to tu nie ma znaczenia. Di Maria idzie tu. Tu idzie Higuain.
Ronaldo tu. Tak? Tak. Tak, dobra. No i tak, jeszcze tu. Dudek jako rezerwowy oczywiście. Carvalho. Znaczy, Carvalho bym szczerze wyrzucił, a chcę jakiegoś... Chcę bocznego właśnie obrońcę na ławce mieć, który ma właśnie na przykład Caneira będzie. Może to jest zła decyzja, no nie wiem, ale ja chcę mieć bocznego obrońcę na rezerwach. Benzema znaczy oczywiście tu. Tutaj Ozil. Kedira zostaje tu. I w sumie bym jakiegoś jeszcze skrzydłowego, tak, skrzydłowego bym załatwił za Diarę. Pedro Leon jest naszym najlepszym skrzydłowym. Pablo Sarabia jest za młody, żeby zmieniał czy Ronaldo, czy Di Maria. Więc Pedro Leon. Tak, Pedro Leon. No i super. Jeszcze. Tak, dobra. Wszystko mam poukładane tak jak chcę. Dudka jeszcze. Nie wiem, czy jednak nie będziemy potrzebowali nowego. Może Dudek będzie naszym trzecim bramkarzem, bo jednak. Bo jeśli naprawdę by się wysypał Casillas, jakaś kontuzja, to 72 overall bramkarz, troszkę to myślę, że za słabe. A mamy jeszcze sporo pieniędzy, żeby podpisać jakiegoś młodego takiego bramkarza perspektywicznego, który by miał tak przynajmniej 75, znaczy ogólnie zawodnik, który będzie miał, bramkarz znaczy, który będzie miał 75 overall przynajmniej. Dobra, tu mamy pozycję bramkarz. To może nie dawajmy wieku. Dobra. I teraz sobie posortujemy według wieku. No i na przykład DH, ale to jest Atletico, to nie będzie zbytnio prawdziwe. A według overalla to najlepszym bramkarzem jest Casillas na świecie. Świetnie. Cesar, Buffon, nie Akinfiev, nie, to nie są zawodnicy do sprowadzenia, bo oni są podstawowymi. Aha, druga strona. Dobra, Diego Lopez. Nie, moglibyśmy kogoś takiego jak Palop na przykład z Sewilli wziąć. Myślę, że nie, to by nas nie zabolało, jeśli chodzi o budżet nasz. A mógłby być, no nie wiem, czy on by chciał być rezerwowym bramkarzem. W sumie to jest taka opcja. Albo jeszcze w sumie w miarę. Tak, posortujmy jeszcze w miarę od tego, ile ktoś jest wart. Jeśli zobaczy naprawdę, o, na przykład taki David James. On jest praktycznie za darmo do wzięcia, bym powiedział. Dam za niego 1,5 miliona i to może być dobre naprawdę rezerwowe dla nas. Podpiszemy z nim na 2 lata może. Jeszcze czekam oczywiście, a możemy mu dowalić nawet 15%, bo i tak nie będzie grał, więc niech ma te 15%, jeśli by miał czyste konto. I dobra, na 2 lata jeszcze jednak podpiszmy. On jest dość stary, więc myślę, że nie będą chcieli tak dużo Bristol City za niego jednak. Dobra, i symulujemy mecz z Deportivo, kolejny mecz towarzyski. To jakimś pewnie pucharze takim przedsezonowym. I wygrywam 4-0 i podpisujemy bez problemów oczywiście Jamesa, Davida Jamesa. Akceptujemy. No i mamy nowego rezerwowego bramkarza oczywiście. Nie jest to nasz, to jest najmniej oczywiście według mnie ważny nasz transfer, ale, no ale myślę, że na razie czego lepiej mieć takiego lepszego naprawdę bramkarza niż Dudek. No bo jednak Dudek był za świetnych czasów, za swoich świetnych czasów dobry, ale teraz overallowym w tej grze, no nie, no lepiej wolę mieć kogoś takiego na przykład. Dobra, reszta jest wszystko spoko, skład jest podstawowy, świetny skład, dobra, no i tyle, no możemy iść dalej, zaczynamy już na poważnie mecze, czy jeszcze jakiś przedsezonowy, tak, przedsezonowy z Romą i Birmingham, i potem super puchar pewnie. Hiszpanię, jeśli nie mylę, bo 2 mecze w pucharze jakimś z Barceloną. W ogóle też odkryłem, niedawno nie wiedziałem, ale tu jest w tej FIFA jest czeska liga. Nie wiedziałem naprawdę, że kiedyś była czeska liga, szczerze.
Ale fajnie, fajnie, naprawdę, takie ligi, której już nie ma obecnie w FIFA, a fajnie, bo naprawdę myślę, że zobaczyć, to jest taka jedna z lepszych lig, których o nie ma, mi się wydaje, obecnie w FIFA. Gram teraz ostatni mecz przedsezonowy z Birmingham. No myślę, że tu powinniśmy wygrać, to jest pewnie drużyna albo w Premier League, albo w drugiej lidze angielskiej. No tak, wygrywamy 1-0, spokojnie wygrywamy, bez nerwów żadnych. Ktoś chce ktoś kupić. Benzema, no nie, Benzema, po pierwsze Barcelona, jesteście Barceloną. Po drugie, zapłaciliście 4 miliony mniej niż on jest wart. Po trzecie, nigdy go nie sprzedam. Nara, no nie wiem naprawdę, co oni myśleli, że zrobią. Oferując tak mało za Benzemę, który jest jednym z lepszych talentów obecnie w tej grze. I to jeszcze wam, naprawdę, Barcelona. Z tego, co widzę w naszym tym meczu, znaczy w pucharze naszym, gramy z PSG, Man City i Alborg. No wiem, że tu Manchester City nie jest jeszcze potęgą, ale no, dość mocna grupa, dość mocna grupa. Pierwszy mecz z Barcą, szczerze, nie jest, by nie obchodzi ten super puchar. Mnie najbardziej obchodzi Liga i te zmagania, ten Puchar Mistrzów, czy nie wiem, jak to się tu nazywa. I 1-0 wygrałem w pierwszym meczu. Fajnie, fajnie. Muszę teraz sprawdzić, oprócz Marcela, kto jest naszym najsłabszym zawodnikiem, tak pod względem overalla. 84 Pepe, 83 Di Maria. A jestem jeszcze ciekawy jednej rzeczy, muszę to sprawdzić, bo naprawdę jestem ciekawy. Bo na pewno musi on być tu, w tej grze, ale jak on wygląda, jak się rozwija. Mianowicie Neymar. Jestem ciekawy, czy muszę, czym... Aha, nie ma, czyli co, muszę napisać Neymar Junior? Bo nie wiem. A nie tak, Neymar, może źle napisałem wtedy, bo coś nie mogę teraz sobie trafić. Neymar Junior, nie ma, no to sprawdzimy w inny sposób. Poszukamy zawodnika w lidze brazylijskiej, tylko czy ja... No jest, dobra, Santos. No to jeśli nigdzie nie wyfrunął, to jest w Santosie. Dwóch zawodników jest tylko w Santosie? No czekaj, czekaj, coś tu... Aha, bo pewnie for sale. No to na pewno Neymar nie będzie for sale. Przynajmniej tak mi się wydaje. Kurde, i traf... I dałem reset. Dobra, z powrotem. Liga brazylijska. Dobra, jest... Santos jest. Możemy szukać. Neymar, jest Neymar, ale jest tu jako napastnik. No i nie wygląda tak szczerze mega, mega naprawdę. Na przykład taki, ja bym popatrzył na talenty, to bym dużo bardziej chciał na przykład Ganso, którego w prawdziwym życiu nie kojarzę naprawdę. No więc Neymar tu jeszcze w tej, w 11 już był mega talentem, ale, znaczy w 12, ale tu nie, tu jeszcze nie był takim talentem. Świetnym. Dobra, zaczynamy. Spotkanie drugie z Barceloną oczywiście. Już wszystkie transfery powinny się skończyć i mamy wynik. 1-0 Barcelona wygrywa. 4-3 pokarnych wygrywa Barcelona. No nie najlepiej. Powiem szczerze, nie najlepiej, ale no dobra. To jest tylko mecz Super Puchar Hiszpanii. Niezbyt mnie to tak mega szczerze ruszam, tak naprawdę. Dobra, wszyscy są. Tak, możemy zaczynać. Wszyscy tylko oprócz tak naprawdę Casillasa mają taki przynajmniej mały zwyżkę formy. To mnie mega cieszy, naprawdę. Dobra. Oczywiście nikt jeszcze się już się nie rozwinął chyba. Nie, są to zawodnicy jak Sarabia, Morata i Juanan, którzy się rozwinęli. Fajnie, że się Pablo Sarabia rozwija, bo może w przyszłości go zamienię z Pedro Leonem. Jeśli do tego czasu dojdzie. Chyba, że skończymy szybciej to oczywiście tą karierę menadżera. Barcelona sam początek remisuje, a my wygrywamy 3-2 z Valencją. Higuain i Kaka. Fajnie. Ramos z kontuzją, uff. Tylko tydzień, tylko tydzień. No to naprawdę fajnie, bo
Jeśli to byłby, to nie byłby tydzień, no to byłoby kiepsko, bo dopiero się zakończyło. A w sumie nie, mamy Albiola, więc nie byłoby tak źle. Ale tak, musimy zmienić, czy jednak nie wykurował się, dobra. No to dostanie oczywiście Albiol szansę, a tutaj będziemy mieli. Jest tu? Jest Ricardo, właśnie, myślałem sobie, gdzie on w sumie jest. Ricardo ma 82, więc nie wiem, właśnie, lepiej niech Ricardo zagra, dobra. I zaczynam spotkanie z Sewillą akurat, no to szkoda, że na tak dość ważny, trzeba przyznać, po spotkaniu wypadł Ramos. Barcelona wygrała 1 do 0, my wygrywamy 3 do 1. Fajnie, naprawdę mi się to podoba, że zaczynamy od razu z przytupu, można powiedzieć, z przytupem ten sezon. Mamy pierwszy mecz w tym pucharze międzynarodowym jakimś. Dobra, no to już Ramos wrócił, czy jeszcze nie? Nie wrócił niestety. Szkoda, ale no następne spotkanie już, które będzie z Atletico wróci, czyli na derby wróci. I symulujemy pierwsze Champions Cup, czyli tak, Puchar Mistrzów to jest. Nawet podobny dość trofeum, powiem, dość trochę podobny na przykład tymi uszami, jakby takimi dużymi. City wygrywa z Perża, to jest dla nas ważne oczywiście, bo to jest nasza grupa. Wygrywamy z. O, jest, udało się. Jest już Ramos gotowy do gry. To świetnie, wygrywam 4 do 0. Chyba bez żadnej niespodzianki, powiedział szczerze, no bo to jednak jest niezbyt trudny rywal. Myślę, że z Atletico sobie zaczniemy w następnym odcinku, bo już trochę tego odcinka sobie nagrałem. A wolę właśnie trzymać się przy tym pół godziny jakimś. Dobra, no to Sergio Ramos wraca za Carvalho. Albio jest tu, tak, wszystko jest git. Benzema 84. Higuaín, nie wiem, czy mu nie dał szansy, ale no dobra, jednak może nie mieszajmy z niczym. Dobra, wszystko zostawiamy. I dobra, no to dzięki Wam za oglądanie oczywiście. Dobrą na tyle dzisiaj. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!